Okres rządów Nikity Chruszczowa to dla Związku Radzieckiego czas sprzeczności. Ogromne państwo po latach agresywnej polityki zarówno społecznej, jak i gospodarczej potrzebowało reform. Jednocześnie musiało ono zostać przeprowadzone tak, aby nie odstąpić od socjalistycznej ścieżki rozwoju i myśli Lenina. Chruszczow był w kropce, choć początkowo wydawało się, że ma jakiś plan. Tyle, że jak to zwykle z planami bywa, plany to jedno, a rzeczywistość to drugie. Zapraszam na ten odcinek serii Po wojnie. Po śmierci Józefa Stalina aparat partyjny ostrożnie i z rozwagą przeprowadzał reformy społeczne. Malenkow wystąpił m.in. z programem doinwestowania budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłu lekkiego i handlu. To posunięcie mogło zaspokoić podstawowe potrzeby znacznej części radzieckiego społeczeństwa. Poza tym ponad dwukrotnie zmniejszone zostały podatki na tzw. działki przyzagrodowe. I pewnie ludziom żyłoby się nieco lepiej, gdyby nie komunistyczne dogmaty. Otóż Chruszczow zorganizował akcję wymierzoną w spekulantów, którzy rzekomo mieli być główną siłą osłabiającą radziecką gospodarkę. Tłumacząc na polski, zabronił posiadania działek mieszkańcom miast. Mieszkańcy radzieckiego imperium codziennie zmagali się z problemami związanymi z zaopatrzeniem sklepów. Jako że na rynku, mówiąc ogólnie, było niewiele mięsa, jego cena była relatywnie wysoka. Podobnie było z mlekiem. W połowie lat 50. za mięso trzeba było zapłacić nawet 30% drożej w stosunku do cen z okresu, gdy rządził jeszcze Stalin. Wynikało to m.in. z faktu, że większość zwierząt hodowlanych było w kołchozach, gdzie nie było odpowiedniej infrastruktury. Brykowało dla nich chociażby pożywienia. Ale towarzysz Chruszczow miał plan, jak to zmienić. Zresztą przywódca radzieckiego państwa czuł się niebywałym fachowcem w kwestii polityki rolnej. Wspominałem o tym w jednym z poprzednich odcinków serii Po wojnie. W swoich wizjach Chruszczow chciał dogonić, a nawet przegonić Amerykę w produkcji mięsa, masła oraz mleka. Uznał, że najlepszym sposobem na rozwój produkcji będzie po prostu zwiększenie areału upraw. Aby zrealizować swoją wizję, w 1954 roku zaproponował, aby zlikwidować w Azji Środkowej stepowe odłogi. To zadanie powierzył pierwszemu sekretarzowi w Kazachstanie, niejakiemu Leonidowi Breżniewowi. Genialny pomysł Chruszczowa okazał się kompletnym fiaskiem. Wydajność na nowych gruntach była na granicy opłacalności. Poza tym błyskotliwy umysł przywódcy ZSRR doprowadził do katastrofy ekologicznej. Masowe zastosowanie nawozów sztucznych oraz środków chemicznych połączone z budową systemów irygacyjnych doprowadziło do zasolenia ogromnego obszaru oraz śmierci Morza Aralskiego. Większość wody wsiąkała bowiem w ziemię. Kolejnym genialnym pomysłem Chruszczowa było przymusowe obsiewanie pól kukurydzą na polach, które nie nadawały się pod jej uprawę. Radziecki przywódca wpadł na ten pomysł po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Uznał, że skoro Amerykanie mogą ją uprawiać na tak masową skalę, to dlaczego nie zrobi tego Związek Radziecki? I choć przekonywało go mnóstwo specjalistów, że nie ma to żadnego sensu, to i tak zrobił tak jak chciał. Z pomysłu uprawy kukurydzy Związek Radziecki wycofał się dopiero w 1964 roku. Łagodnie mówiąc, reformy chruszczowe były lekko nieprzemyślane. Weźmy na przykład kołchozy. Z jednej strony radziecki przywódca likwidował nierentowne placówki, co wydaje się być logiczne. Za jego rządów ich liczba spadnie ponad czterokrotnie. Z drugiej strony, ograniczając ich ilość, zamienił je w wielkie kombinaty rolne. Malała liczba kołchozów, likwidowane były też placówki państwowego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za dostarczanie maszyn rolniczych do kołchozów. Każdy z tzw. MTS-ów obsługiwał około 40 ośrodków rolnych. Nie było potrzeby, aby wiele z nich nadal funkcjonowało. To prowadziło do coraz wyższych cen maszyn, a kołchozy albo je kupowały i popadały w długi, albo nie miały niezbędnego sprzętu. Wielu wykwalifikowanych mechaników, obserwując rozwój sytuacji, decydowało się na przeprowadzkę do miasta. Ten trend dotyczył też ludzi młodych, którzy nie widzieli na wsi swojej przyszłości. Aby gospodarka wiejska całkowicie się nie załamała przez brak rąk do pracy, radziecka władza wprowadziła obowiązkową pomoc ludności miast przy żniwach i wykopkach. O ile na radzieckich wsiach działo się coraz gorzej, to inaczej przedstawiała się sytuacja, jeśli chodzi o produkcję przemysłową. Na przykład produkcja ropy w ciągu 10 lat po śmierci Józefa Stalina wzrosła aż sześciokrotnie. Produkcja stali w latach 60. była prawie dwa razy większa niż jeszcze na początku poprzedniej dekady. Rosło też wydobycie węgla. Dużą część tego wzrostu, szczególnie w kwestii stali, mówiąc kolokwialnie, przejadała armia. Poza tym, podczas gdy świat wprowadzał nowe rozwiązania technologiczne zmierzające do automatyzacji
automatyzacji produkcji sowiecki przemysł szedł w zupełnie innym kierunku. Jednocześnie mnóstwo gałęzi gospodarki było podporządkowanych potrzebom wojska. Przemysł zbrojeniowy składał się z wielkich kombinatów ulokowanych w zamkniętych, a po 1954 roku również utajonych, wymazanych z map miastach. To samo dotyczyło też baz wojskowych. Zresztą tak zwana zbrojeniówka napędzała całą radziecką gospodarkę. ZSRR było światowym liderem, jeśli chodzi o cywilne zastosowanie energii jądrowej. W 1961 roku w Dubnej pod Moskwą powstał Instytut Badań Jądrowych. 7 lat wcześniej w Obińsku pod Kaługą uruchomiono pierwszą na świecie elektrownię atomową. W 1957 roku zwodowany został lodołamacz Lenin, który był pierwszą cywilną jednostką z napędem atomowym. Tymczasem w 1957 roku Nikita Chruszczow obwieścił pełne i całkowite zwycięstwo socjalizmu. Zapowiedział też początek budowy komunizmu, który miał zostać wprowadzony w życie w Związku Radzieckim do końca 1980 roku. Za tymi hasłami szły konkretne reformy społeczne. Został wprowadzony 6- i 7-godzinny dzień pracy, podniesiono pensje oraz wyznaczono minimalną płacę. Obniżony został też wiek emerytalny, kołchoźnikom przyznano emerytury. Zmian było dużo, ale pieniędzy mało. Bogaty pakiet socjalny z czasem był coraz bardziej okrejany. Początkowo jednak społeczeństwo było zadowolone. Radziecka władza zyskiwała ludzką twarz. Luzowane były polityczne i policyjne rygory. To sprawiało, że ludzie nie tylko przez pewien czas mogli wspierać prospołeczne przemiany, ale też, jako że kij ma zawsze dwa końce, odważnie sygnalizowali swoje niezadowolenie. W 1962 roku w Nowoczerkasku doszło do społecznych protestów po tym, jak podwyżka cen zbiegła się z obniżeniem stawek akordowych w miejscowych zakładach budowy elektrowozów. 11 tysięcy ludzi wyległo na ulice miasta. Manifestanci trzymali w rękach portrety Lenina oraz transparenty z hasłami w stylu Chruszczow, przemielamy cię na kiełbasę. Sytuacja była poważna. Do miasta przyjechali członkowie prezydium KC Mikojan oraz Kozłow. Radziecka władza nie patyczkowała się z protestującymi i zdecydowała się najpierw zamknąć miasto, a następnie stłumić manifestację siłą. Podczas pacyfikacji strajku zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób. Na tym sprawa się jednak nie zakończyła, bo radziecka władza, jak to zwykle bywało w takich sytuacjach, szukała winnych. W pokazowych procesach skazano na śmierć 9 rzekomych liderów strajku. Inne aktywne osoby wraz z rodzinami zostały zesłane na Syberię. Ale radzieckie społeczeństwo przez długi czas było przekonywane, że wraz z objęciem władzy przez ekipę Chruszczowa nastała nowa epoka w relacjach obywatel-państwo. Terror znany z czasów stalinowskich miał odejść w zapomnienie. Teraz każdy miał prawo do własnego zdania, choć oczywiście każda krytyka musiała być utrzymana w duchu socjalizmu. Najbardziej odwilż odczuwalna była w kulturze. Otwarte zostały artystyczne granice. W końcu w Związku Radzieckim można było zapoznać się z twórczością artystów i pisarzy z drugiej strony żelaznej kurtyny. Oczywiście nie oznaczało to, że w ZSRR można było czytać wszystko i wszystkich. Nad wszystkim pieczę trzymał dobrze zorganizowany system kontroli. Co do radzieckich twórców, to tu wybić mogli się jedynie ci, którzy dobrze żyli z partią. W swoich pracach musieli wspierać budowanie socjalizmu, ale coś za coś. Tacy artyści mogli rozsławiać swoje dzieła w krajach zachodnich. Światową sławę zdobył m.in. kompozytor Dmitrij Szostakowicz. Ogromną popularność zyskały utwory Bułata Okudżawy oraz Władimira Wysockiego. Dobrze radziła sobie też radziecka kinematografia. To już nie były filmy ociekające patosem i propagandą. W kinach zaczęły pojawiać się bardziej psychologiczne produkcje, próbujące zrozumieć, czym jest i był Związek Radziecki. Złotą palmę w Cannes zdobędą Lecą żurawie Michaiła Kałatozowa. O ile kino i muzyka były tymi dziełami kultury, które korzystały z nieco poluzowanych kajdan, to z literaturą było inaczej. I choć początkowo wydawało się, że dużo się zmieni, to ostatecznie zmiany były w środowisku pisarzy niewielkie. Co prawda sekretarz generalny Związku Pisarzy Radzieckich Aleksandr Fadiejew, zagorzały stalinista, po słynnym 20. zjeździe partii popełnił samobójstwo, to jak się później okazało, jego obawy o kształt prawdziwie komunistycznej literatury były nieco przesadzone. Warto przytoczyć tu chociażby sytuację z powieścią Borisa
Borisa Pasternaka z 1957 roku. Nie została ona wydana w Związku Radzieckim nawet po tym, jak jej autor otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Książka uznana została za antysowiecką, a Pasternak został zmuszony do odmowy przyjęcia międzynarodowego wyróżnienia. Sam Chruszczow nie był osobą wrażliwą artystycznie. Na przykład od kompozytorów wymagał przede wszystkim utworów utrzymanych w socjalistycznej formule międzynarodówki. Tyle, że przywódca ZSRR kompletnie nie zdawał sobie sprawy, że podcina gałąź, na której siedzi. Wygłaszając tajny referat i luzując nieco społeczny zamordyzm, wychował pokolenie, które za nieco ponad 20 lat stanie się główną siłą pierestrojki i przemian w ZSRR. Już na przełomie lat 50. i 60. społeczeństwo szukało rozwiązań dla większej swobody twórczej. Rozwijał się tzw. ruch samizdatu, czyli dystrybuowanych, nielegalnie przepisywanych na maszynie wersji nieprawomyślnych antysowieckich utworów. Do ZSRR kolportowane były pisma i literatura z zagranicy. Jak zmieniał się Związek Radziecki w kolejnych latach, o tym w następnych odcinkach serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.